Cześć, jak się macie, tutaj PLK Damian, a to jest kolejny odcinek z FIFA 13 Ultimate Team. Tym razem komentarz jest już nagrywany na żywo, jednak na wstępie postanowiłem, jak sami widzicie w tytule, że czas przywrócić jedną z legend Dicks United. Legendę, o którą się upominaliście, legendę, która zdobywała najwięcej. Znaczy, bardzo często zdobywała bramki. Myślę, że zasłużyła na status legendy i żałuję, że w przeszłości ją sprzedałem. Panie i panowie, proszę o gromkie brawa dla... Kurde, nie ten, sorry. Zboczowałem. Mirosław Kloze. Mirosław Kloze w tym momencie. Miruś na ten jeden albo kilka meczy powraca do Dicks United. Miło mi cię znów widzieć, żeby nie było to... Kurde, kto to był? Mikoli. Mikoli zasiądzie na ławce rezerwowych. Czekają nas ważne mecze. Witaj z powrotem, Mirek. Czekają nas dwa ważne mecze, ponieważ te dwa ważne mecze musimy wygrać. Dzisiaj pojawi się jeszcze jeden odcinek z Ultimate Team, w którym zagramy sobie puchar, turniej online. Gramy na początku składem włoskim. Nie wiem, czy czasem dwóch meczów nie zagrać składem włoskim. Dobra. Na chwilę obecną wyszukajmy naszego pierwszego przeciwnika. Długo to nie potrwało, nasz rywal, widzę niebieski strój. Versus X number one. Wow. Robin van Persie, czy to jest Aguero? Tak mi się wydaje, Balotelli. Oż kurczę, jeszcze z boostami. Gerard, matko bosko. Ja chcę mistrzostwo zdobyć, ja chcę w lidze zostać. Nie, Suarez, to jest Suarez, przepraszam. No ale dobra, rozpoczynamy to spotkanie. Ja chcę tylko 3 punkty, to nie jest wiele. Żartuję, to jest wiele, dla nas obecnie jest. Bliscy stracenia, Siri go broni. Wow, i to może być kontratak, teraz Józef Palacio. Palacio, źle to rozegrałem, ale nadal nie ma spalonego. Palacio, zagranie do partnera. Mirosław Kloze, to jest okienko i to jest 1-0 w piątej minucie. Mirosław Kloze powraca z emerytury i w piątej minucie daje nam bramkę, dającą prowadzenie. To jest kwintesencja FIFA. Nie akcja sztuczkami, jednak podanie, cyk, siup, lewa nóżka i bramuszka. Ach, tak jest. Van Persie, strzał i jednak Sirigu nas ratuje, no. Cóż, mają sytuację, jednak ich nie wykorzystują, wykorzystali 1-1. Vidic. Remis. Mirosław Kloze i jednak bramkarz wybija na bok. Bale czy Marquinhos? Bale. Suarez. O, przedarł się Suarez, 2-1. Udało mu się. 42 minuta. Niestety mamy remis. Przepraszam, 2-1 dla naszych przeciwników. Na chwilę obecną żegnamy się z mistrzostwem. O nie, Mario Balotelli, KSI. Balotelli, Suarez, 3-1. 3-1. O kurde, robi się naprawdę niefajnie. Abatej, teraz Palacio. Czy to będzie chociaż ta bramka? Taka, ej! I to jest no cholera. Nawet... Dajcie spokój, to nie jest fajne, no stratował mnie. Po prostu mnie stratował i przez to przegrywamy 3-1. No cóż, Kloze, strzelił i zszedł, można powiedzieć. Żegnamy się z mistrzostwem, znaczy jeszcze trzeba wywalczyć teraz punkty o utrzymanie w lidze. Mistrzostwa zdobyć nie zdobędziemy, ale możemy jeszcze się chociaż w tej lidze utrzymać, nie? O, 5 razy 3, 15. 15 to 18 punktów bym miał. No dobra, wyszukajmy kolejnego rywala. Przed przejściem do spotkania postanowiłem, że zakupię nowych obrońców, ponieważ nie ukrywam, że miałem obrońców, którzy po prostu się nie nadawali na to stanowisko. Dobra, może nie tyle nie nadawali, co po prostu wiem, że są lepsi od nich. I właśnie on, Pablo Armero, może nie jest z Włoch? Z Włoszech? Włoch, boż. Z Włoszech jednak jest Serie A, naprawdę ma niezłe statystyki. Jest tani, a według mnie spisze się lepiej niż nasz poprzedni Marchetti. Marcet? Nie pamiętam dokładnie, jak się nazywał. Już poszedł na ławeczkę, znaczy nie tutaj, tam dalej. I polecany przez wielu, ten, którego zjechałem wcześniej, Ogbonna. Angelo Ogbonna. Włoch plus Serie A, statystyki również naprawdę niezłe, polecany przez wielu, nazwany jednym z najlepszych obrońców Serie A.
Witaj w naszym zespole. Czy będę kupował Chiellini'ego? Nie wiem, czy jest sens. No choć może ten Ranocchia. No chyba jednak Chiellini będzie potrzebny, ale ktoś za tego pana na pewno do najlepszych nie należy. To czekajcie, może tutaj mam jakiegoś... Nie mam żadnego właśnie pod 4-3-3. Klose zacznie na ławce. Aha, to nie jest Temeni, dobra. Wszyscy są raczej gotowi, ja jestem gotowy, mimo że nie wygramy mistrzostwa, tak jednak możemy wygrać mecz. Możemy nadal zostać w lidze i możemy zgarnąć właściwie 5000 monet. Zawsze coś, nie? No tak mi się wydaje. Kiedyś chwycimy potem mistrzostwo. KFC BBWA. Zagraję, albo nie. Kurde? Dobra, przynajmniej nie są oba czarne. Ien, nie Falcao, jak ja nienawidzę tego zdjęcia. No nie mówcie, że kurde, aż chce się w nie uderzyć, tak. Taka mina w stylu, zaraz ci strzelę 10 bramek, no. I jeszcze się śmieje szyderczo ze mnie. No zobaczymy, Benzema i Falcao. Di Maria skrzydłem, Armero, tutaj widzimy, próbuje naciskać, dośrodkowanie i jednak. Czy to było piąstkowanie, czy główkowanie? Niemożliwe, nie wierzę. What the fuck? No nie. Już się tak jarałem, że... Nie mówcie. I to nie jest moja wina, no wybaczcie. Obejrzyjcie powtórkę, nie moja wina. Nie miałem co robić, ja nie miałem nad tym kontroli. Kurde. Mikoli się przedarł, Mikoli, to musi być, to nie może być. To nie może być. Ja, co się dzieje? Co się dzieje? Dośrodkowanie? Ranocchia! Ale wyjechał Palacio! Palacio był bliski powtórzenia swojej pięknej bramki. Andrea Pirlo, tracimy piłkę, cholera, Joao Pereira, Benzema. Dwójkowa akcja, Palacio, dośrodkowanie z pierwszej. Czemu z pierwszej? No właściwie nie wiem, pytam się siebie, czemu to zrobiłem z pierwszej? Bo myślałem, że tak będzie lepiej. Element zaskoczenia? Nie, Ogbonna. Palacio, wystawiona piłka, Marquisio, ty nie masz prędkości, ale jednak to robisz. Przedzierasz się, Marquisio, no nie do tego, leciutko naciskam, żeby podać do najbliższego. To jest już kwestia kilku sekund, minut, choć zaraz, fuck. Diego Alves, to jest już koniec, nie ma już nic. Mamy 3 punkty, możemy już iść. Choć Miko, znaczy 3 punkty ogółem. Nie, że 3 punkty za ten mecz, tylko 3 punkty ogółem. Taki fenomenalny sezon mamy. Dikowy, po prostu dikowy. Luka Modric, Falcao, offside, bitch. Ale sędzia kończy to spotkanie. 1-0, Karim Benzema strzela fatalną bramkę. Jednak na dzisiaj to nie jest koniec FIFA. Puchar, Foot United. Nieważne, jak się to powiedzieć po angielsku. Nieważne, jakby to zabrzmiało. 6000 monet. Jeśli wygramy ten puchar, otworzymy sobie paczkę. No mam nadzieję, będzie pełny komentarz, pełny mecz z pełnym komentarzem. A my co właściwie chciałem, tak, bliżej utrzymania czy bliżej spadku jesteśmy? Oczywiście jesteśmy bliżej spadku do ligi, właściwie chwila. Jeśli nie wygramy pojutrze dwóch meczów, no zobaczymy co z tego będzie. Jutro będzie Rowis War tylko. I we wtorek wracamy do futu, jednak jeszcze dzisiaj jakoś jutro Rowis War będzie drugi odcinek i widzimy się w pełnym meczu. W finale.